Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mam Wam do zaprezentowania czujnik Zigbee, drzwi i okna, sensor Huya, łatwa instalacja, długie działanie. Więcej informacji na opakowaniu nie znajdziemy, więc przejdźmy do unboxingu. I zobaczmy, co my tutaj znajdziemy w opakowaniu. Mamy przede wszystkim instrukcję obsługi, która pokazuje, w jaki sposób zamontować taki czujnik. I mamy tutaj tak, przycisk od resetu, tutaj mamy przycisk włącz-wyłącz, a tutaj mamy jakiś zapasowy włącznik bezpieczeństwa. Ciężko opisać, co to dokładnie znaczy. Ja się domyślam, że to będzie działało na zasadzie, że jest dociśnięte po prostu i wtedy jest uruchomione tak jakby. Czyli że jak A może działać na zasadzie tak jakby bezpieczeństwa w sensie tak. To chodzi o to, że gdyby ktoś nam wyrwał ten czujnik, to tu się uruchomił po prostu alarm. To znaczy dostanie powiadomienie po prostu w aplikacji. W ten sposób to zadziała. I to wszystko mamy na instrukcji, czyli o tego, że w jaki sposób się to paruje, w jaki sposób połączyć z aplikacją, no i podstawowy opis, nic tu więcej nie ma tak naprawdę. W zestawie dostajemy dwie naklejki na nasz moduł z wyciętymi już otworami. Tak, z wyciętymi otworami, wszystko z tego co widzę pasuje. Na nasz drugi moduł również dostajemy taśmę dwustronną, natomiast w tym module znajduje się tylko magnes. Nigdy tego nie otwieram, ale ze względu na to, że ten moduł jest dosyć duży, pokażę Wam, jak wygląda tutaj w środku magnes. Oczywiście to możemy również przykręcić, bo to też mamy tutaj te otwory, które się znajdują, że jeżeli chcemy, to możemy po prostu to przykręcić. W zestawie dostajemy taką małą końcówkę, u mnie ona była osobna, natomiast ona służy do tego, żeby ją tutaj w to miejsce włożyć. Od razu sobie też zainstalujemy baterię, plus do plusa, minus do minusa i całość możemy sobie złożyć. Dobra, nasz moduł jest złożony. Jeżeli chcemy go uruchomić, to wystarczy przesunąć na on. Tutaj mamy czerwone światełko. Na razie sobie go wyłączmy. Te taśmy sobie poodkładajmy. Fajne w tym module jest to, że on działa na zwykłe paluszki AA, a nie na baterie tego typu. Ze względu na to, że te baterie są dosyć drogie, a paluszki AA, jeżeli mamy ich dużo, to możemy sobie kupić ładowarkę i specjalne akumulatory, które będziemy po prostu mogli ładować. Powiem Wam, tu przyciąganie jest dosyć duże do tego. Bardzo ciekawe. Fajnie to wygląda, ale ten moduł jest znacząco większy od modułów, które testowałem już na swoim kanale. Przykładowo tutaj mam jakiegoś Sonoffa, który jak widzicie no jest dużo większy, więc trzeba to mieć na uwadze, że ten moduł po prostu więcej miejsca zajmuje, ale to też przez to, że tutaj po prostu te paluszki wchodzą. No i nowością w tym module jest właśnie ten wskaźnik tego bezpieczeństwa, czyli czy ten moduł został po prostu oderwany od ściany, ktoś wyrywa, dostajemy powiadomienie, nasz moduł został usunięty. Bardzo fajna opcja, możemy to połączyć z alarmem i wtedy włączyć, żeby po prostu nasz alarm się uruchomił. Połączmy go z aplikacją. Ten moduł działa z Tuya, więc użyjemy sobie do tego aplikacji Tuya. Później jeszcze sprawdzę w Home Assistancie, czy on by zadziałał. Nic tutaj nie naciskam. Jeżeli ktoś z Was by chciał go włączyć w tryb parowania, to należy włączyć ten przycisk Set i przytrzymać, aż dioda zacznie migać. Ale większość modułów, które się kupuje, od razu są w trybie parowania, więc bez problemów powinien zostać ten moduł wyszukany. Poczekajmy chwilę. Widzę, że nie wyszukuje naszego modułu. Zbyt długo to trwa, więc ja naciskam już przycisk Set. Wystarczy go gdzieś tak około 8 sekund przytrzymać. Zazwyczaj też tutaj z przodu byśmy widzieli, czy światełko miga, ale ze względu na to, że ja sobie uruchomiłem parowanie, to od razu mi moduł wyszukało i nawet nie widziałem, czy jest on w tym trybie, czy też nie. Czyli czy jest on w trybie parowania, czy nie. Na module możemy zobaczyć strzałkę. Ta strzałka odnosi się do tego, w którą stronę powinien być umiejscowiony moduł. I widzimy, drzwi są zamknięte. Jeżeli sobie otwieramy, naprawdę duże przyciąganie jest, to uruchamia się alarm i ten alarm tutaj powinien być słychać. W aplikacji słychać, jeżeli u Was nie słychać, musicie dać więcej pozwoleń aplikacji Tuya, żeby mogła po prostu Was ostrzegać o tym, gdy coś się dzieje. I tak brzmi alarm. Dobra,
Ja sobie sprawdziłem. Ten alarm oczywiście możemy wyłączyć, bo wszystko zależy od tego, do czego będziemy go używać. Mamy tutaj też jakiś licznik. Ten licznik, z tego co widzę, to byśmy mogli połączyć razem z lampą. Ja tutaj nie mam akurat żadnej wolnej lampy, więc tego nie będę weryfikował. Spróbujmy najpierw tak, może go odłączmy. Również się włącza alarm, czyli nasz moduł ktoś ukradł i mamy alarm. Wszystko wyświetla się w zakładce Records, czyli tutaj widzimy, co dokładnie zostało zrobione, czy te drzwi zostały otwarte, czy zamknięte. Teraz mamy powiadomienie, że drzwi są zamknięte i to wszystko będzie się cały czas nam wyświetlało w Records, czyli będziemy tutaj mieli stany po prostu, kiedy drzwi zostały otwarte, a kiedy te drzwi zostały zamknięte. Kolejną zakładką jest zakładka Smart. Zakładka Smart polega na tworzeniu scen, czyli możemy powiązać. Jeżeli moduł zostanie otwarty, uruchom alarm. Jeżeli moduł zostanie zamknięty, to wyłącz alarm. Albo na przykład, jeżeli zostanie otwarte drzwi lub okna, włącz światło. Wyłącz światło. Wszystko zależy tak naprawdę od tego, co wy chcecie zrobić. Bo ten moduł można na różne sposoby wykorzystywać. Ok, i ostatnią zakładką, którą tutaj mamy, jest zakładka Set. I tutaj możemy ustawić różne rodzaju rzeczy i tutaj możemy ustawić powiadomienia, ale najpierw od samej góry zacznijmy, bo mamy tutaj status naszej baterii i widzimy, że jest to 100%. Potem mamy tamper, alarm set i tak naprawdę tutaj nic nie jesteśmy w stanie zmienić. Później mamy low baterii, czyli będziemy dostawali powiadomienie o tym, że jest niski poziom baterii. Door alarm, czyli dostajemy powiadomienie o tym, że drzwi lub okna są po prostu otwarte. Później mamy tą kradzieżówkę, czyli jeżeli ktoś podnosi, dostajemy powiadomienie. Kolejną opcją jest Closing Reminder. Ja tą opcję już kiedyś testowałem, tylko że ja wtedy sobie wyłączyłem po prostu powiadomienia, a jestem ciekawy, czy to faktycznie działa, czy też nie, więc sobie zróbmy otwarcie. Tutaj dajemy check i poczekajmy chwilę. Możemy w sumie tutaj w międzyczasie sprawdzić innego rodzaju ustawienia. Widzimy, że jest ten moduł kompatybilny z Alexą oraz Google Assistant. Nie mamy nowszej aktualizacji do tego modułu, ale dlatego też nas przyzwyczaiła Tuja, że tak naprawdę w momencie, kiedy wychodzą różnego rodzaju moduły, to raczej ciężko, żeby się doczekać po prostu aktualizacji sprzętu, aktualizacji oprogramowania. Raczej te sprzęty nie są aktualizowane i nawet jeżeli wychodzi taka sama wersja, ale już po roku czasu, to może ona mieć zupełnie nowsze oprogramowanie, a na starszy sprzęt po prostu to oprogramowanie nie zostanie zaktualizowane. Widać to bardzo fajnie w przypadku kamer, które kiedyś kupiłem i widzę teraz te same kamery. Odczekałem 10 minut, żeby zobaczyć, czy dostanę jakieś powiadomienie, ale tu również mi żadne powiadomienie nie przyszło. Natomiast w międzyczasie, jak czekałem po prostu, czy dostanę jakieś powiadomienie, odkryłem, że tutaj jest informacja, jak długo zostaje zamknięte lub otwarte. Ciekawa opcja, przyznam szczerze, bo zobaczcie. Teraz jak pojawił się nowy status, to mamy informację, że czekałem 10 minut i 10 sekund, zanim po prostu się zamkło. I teraz ten status, który tutaj mamy, to również nam się tutaj odbije, czyli zaraz będziemy mieli informację, że 19 sekund po prostu minęło od zamknięcia. Bardzo ciekawe, nie widziałem tego wcześniej, ale coś ewidentnie nadal Closing Reminder nie działa poprawnie, chyba że to trzeba jeszcze dłużej odczekać. No ale pół godziny nie będę czekać, mi się wydaje, że po 10 minutach już powinno przyjść powiadomienie. Natomiast sprawdzimy jeszcze jedną opcję, a mianowicie, czy to funkcjonuje razem z Home Assistantem, więc to działa. Ok, już zweryfikowałem i tak, mam podłączone do mojego Home Assistanta Sonofa Stick Zigbee i działam na oprogramowaniu Zigbee to MQTT. Moduł jest wykrywany jak najbardziej. O dziwo, nawet działa ten fałsz, nawet działa ten czujnik bezpieczeństwa, czyli jest pokazane naruszenie w momencie, kiedy ten czujnik jest po prostu otwarty.
No i standardowo oczywiście zetknięcie również funkcjonuje jak najbardziej prawidłowo. Otwieranie i zamykanie. Fajny moduł, fajną ma tą baterię i ma dosyć długi zasięg działania, bo popatrzcie. On już tutaj chyba wykrył. Tak, on tutaj musiał wykryć, bo światełko mignęło. Czyli mimo, że nie jest to jakoś super blisko, to ten magnes, który tutaj jest, jest na tyle silny, że bez problemu styka nam w naszym module, że jest po prostu wykryty sygnał. No i to, co wspominałem, czyli te baterie, które możemy sobie zamienić na akumulator i je ładować lub po prostu kupować zwykłe paluszki, które są po prostu tańsze od tych baterii, które po prostu mniej wytrzymują czasowo. Dodatkową opcją jest fajne właśnie to naruszenie, czyli jeżeli ktoś by próbował ukraść nasz moduł, no to też dostaniemy powiadomienie o takiej kradzieży. Tak ten moduł wygląda, ja jestem z niego zadowolony, a my się będziemy widzieli w kolejnym odcinku w poniedziałek za tydzień. Do zobaczenia!